Dobry wieczór, witam się z Wami serdecznie w wigilijny wieczór. Niedługo będziecie zasiadać do kolacji wigilijnych. Chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, oczywiście zdrowia, szczęścia, pomyślności i abyście nie mieli zbyt wiele trosk,
Pamiętajcie, że święta Bożego Narodzenia to coś więcej niż uginające się pod jedzeniem stoły. Pamiętajcie również w ten wigilijny wieczór o pustym nakryciu na stole. Pamiętajcie o bezdomnych zwierzętach. Dziś w tym szalejącym świecie naprawdę bardzo łatwo jest się zatracić i stracić z pola widzenia to, co jest naprawdę w życiu najważniejsze, to, czego nie można kupić za pieniądze. Bądźcie dla siebie mili i dobrzy, a reszta sama się poukłada. Pamiętajcie, że dobro zawsze wraca i to ze zdwojoną siłą. Zanim otworzę ostatnie okienka w kalendarzach adwentowych, chciałabym wyłonić zwycięzcę ostatniego konkursu. Nie miałam zbyt wielkiego wyboru, ponieważ pojawiły się tylko 3 komentarze, za które serdecznie dziękuję. Bardzo pięknie pachną Wasze święta, natomiast zdecydowałam, że nagrodzę Wandę Kozakiewicz za wszystkie komentarze, które do tej pory umieściła na moim kanale. Postanowiłam nagrodzić Wandę Kozakiewicz za całokształt jej działalności na moim kanale, za wspieranie, za komentarze, za łapki w górę i za serduszka. Naprawdę uważam, że ta nagroda należy się właśnie jej. Standardowo, jak we wszystkich innych rozdaniach, proszę, abyś przesłała mi swój adres zamieszkania, tam gdzie ma być dostarczona paczka, na mojego maila, który znajduje się w opisie filmu. I chciałabym, aby inne osoby mogły również zaangażować się w ten kanał, ponieważ będą inne konkursy na tym kanale, a niedługo będę rozdawała kosmetyki z kalendarzy, więc jeżeli chcecie brać udział w tych rozdaniach, macie czas na subskrypcję tego kanału, piszcie również komentarze, abym mogła zapamiętać Wasze niki. A ja już dzisiaj nie będę przedłużać, przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych i dzisiaj zaczniemy od kalendarza firmy Trend. Szukamy ostatniego okienka, 24. Znajduje się ono tutaj. Jakaś buteleczka się tutaj znajduje. To jest taka mgiełka bożonarodzeniowa. Może pachnie ciasteczkami i cynamonem, ale nie będę jej otwierać, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, wszystkie kosmetyki z kalendarzy będą na rozdania dla Was. Więc wrzucam tą mgiełkę od razu tutaj do mojego kuferka. Ostatnie okienko w kalendarzu beauty. I tutaj znajduje się taka mini paletka. Powiem Wam, że ten kalendarz był naprawdę bardzo fajny. Choć kosmetyki są miniaturowe, to naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Więc moi drodzy, dziś otworzyliśmy ostatnie okienka w kalendarzach adwentowych. Tak prezentują się wszystkie zebrane kosmetyki. Jest ich naprawdę sporo, więc już naprawdę się nie zastanawiajcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to macie czas to zrobić. A ja nie zatrzymuję Was. Spędzajcie święta z rodziną. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmiku. Pa, pa!